Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Międzynarodowy Rok Rodziny Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 29 grudnia 1993 roku. W ubiegłą niedzielę w święto liturgiczne Świętej Rodziny podejmując inicjatywę Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kościół otworzył rok rodziny podczas Eucharystii sprawowanej przez legata papieskiego w Nazarecie. Rok rodziny powinien być bowiem przede wszystkim rokiem modlitwy by uprosić u Pana łaskę i błogosławieństwo dla wszystkich rodzin na całym świecie. Pomocy, o jaką prosimy Pana, musi jednak, jak zawsze, odpowiadać z naszej strony zaangażowanie i gotowość do współpracy. Powinniśmy więc wsłuchiwać się w Słowo Boże, traktując ten rok jako specjalną okazję do rozwinięcia systematycznej katechezy na temat rodziny we wszystkich kościołach lokalnych rozsianych po całym świecie. Pobudzi ona rodziny chrześcijańskie do refleksji, która pozwoli im wzrastać w świadomości swego powołania. Podczas dzisiejszej Katechezy pragnę zatem zaproponować kilka tematów do medytacji, zaczerpniętych z pisma świętego. Pierwszego tematu dostarcza nam Ewangelia św. Mateusza, rozdział drugi, wiersze 13 23. Odnosi się on do niebezpieczeństwa grożącego świętej rodzinie. Prawie natychmiast po narodzeniu Jezusa. Niesprawiedliwa przemoc zagrażająca Jego życiu atakuje również wiele rodzin, powodując śmierć świętych młodzianków, których wspominaliśmy wczoraj. Wspominając to okrutne doświadczenie, które stało się udziałem Syna Bożego i Jego rówieśników, Kościół modli się za wszystkie rodziny zagrożone, od wewnątrz czy od zewnątrz. Modli się w sposób szczególny za rodziców, których wielką odpowiedzialność specjalnie podkreśla Ewangelia Łukaszowa. Bóg bowiem zawierza swego syna Maryi, a Maryję z jej synem, Józefowi. Trzeba więc modlić się stale za wszystkie matki i za wszystkich ojców, ażeby byli wierni swemu powołaniu i okazywali się godni zaufania, jakie Bóg w nich pokłada, powierzając dzieci ich trosce. Następny temat dotyczy rodziny jako miejsca, w którym dojrzewa powołanie. Możemy dostrzec ten aspekt w odpowiedzi udzielonej przez Jezusa Maryi i Józefowi, którzy szukali Go z niepokojem, podczas gdy On rozprawiał z nauczycielami w świątyni jerozolimskiej. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wiersz 49. W liście, jaki skierowałem do młodych całego świata w 1985 roku, w związku z Dniem Młodzieży, starałem się ukazać, jak bezcenny jest ten projekt życia, który właśnie w młodości każdy z nich musi przygotować. Podobnie jak dwunastoletni Jezus, który był całkowicie oddany sprawom Ojca, każdy młody człowiek powinien postawić sobie pytanie: jakie są sprawy Ojca? W które powinienem się zaangażować całym moim życiem. Inne aspekty powołania rodziny są tematem parenezy apostolskiej, którą na przykład znajdujemy w listach do Efezjan i kolosan. Dla apostołów, tak jak i później dla ojców Kościoła, sama rodzina jest Kościołem domowym. Tej wielkiej tradycji pozostaje wierny papież Paweł VI w swojej wspaniałej homilii o Nazarecie i wzorze, jaki daje nam święta rodzina. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Tak więc od początku Kościół pisze swój list do rodzin, i ja sam pragnę to uczynić w najbliższym czasie, przygotowując list na rok rodziny. Święta rodzina z Nazaretu jest dla nas stałym wezwaniem, abyśmy zgłębiali tajemnicę Kościoła domowego oraz każdej ludzkiej rodziny. Jest dla nas wezwaniem, abyśmy się modlili za rodziny i z rodzinami, oraz żebyśmy dzielili z nimi wszystko to, co jest ich radością i nadzieją, ale również troską i niepokojem. Doświadczenie rodzinne powinno stanowić w życiu chrześcijańskim codzienne ofertorium, jako święta ofiara Bogu przyjemna. Mówi nam również o tym Ewangelia o ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Jezus, który jest światłością świata, ale także znakiem sprzeciwu, pragnie przyjąć to ofertorium każdej rodziny, podobnie jak przyjmuje chleb i wino w Eucharystii. Ludzkie radości i nadzieje, ale także cierpienia i troski obecne w życiu każdej rodziny, pragnie On dołączyć do chleba i wina oraz dokonać przeistoczenia. Przyjmując je niejako w tajemnicy swego ciała i krwi. A to ciało i krew pragnie z kolei podarować nam w komunii, jako źródło duchowej mocy, nie tylko dla każdej pojedynczej osoby, ale także dla każdej rodziny. Niech święta rodzina z Nazaretu pomaga nam coraz bardziej zgłębiać powołanie każdej rodziny, która odnajduje w Chrystusie źródło swej godności i świętości. W Bożym Narodzeniu Bóg spotkał człowieka i zjednoczył go ze sobą w sposób nierozerwalny. To admirabile konsorcjum zawiera również familiare konsorcjum. Kontemplując tę rzeczywistość, Kościół zgina kolana wobec wielkiej tajemnicy. W doświadczeniu komunii, do którego powołana jest rodzina, dostrzega on odblask komunii trynitarnej i dobrze wie, że małżeństwo chrześcijańskie jest nie tylko rzeczywistością naturalną, lecz również sakramentem oblubieńczej jedności Chrystusa ze swym Kościołem. Drugi Sobór Watykański wezwał nas wszystkich do popierania wielkiej godności rodziny i małżeństwa. Błogosławione te rodziny, które potrafią pojąć i urzeczywistniać ten pierwotny i wspaniały Boży zamysł, krocząc drogami wskazanymi przez Chrystusa. Se nostri pieni sinceri, sancti vici tornaventur no advenia ad premuntur ad viae duoluntas tua, ci pur in cielo e in terra. Pare il nostro quotidiano, dando bisogna, e dimita no vice vita nostra, si nostri del nostro victimo, devi e tre nos induca in tentazione, se liberano liberano.